Śmiejsza stawała się szkodnicza istota starej warstwy inżynierskiej, jej obłuda, przebiegłość i sprzedajność. Strażnik rewolucji zerknął na nich czujniejszym okiem i gdziekolwiek się obrócił, tam zaraz znajdował gniazdo szkodników. Uzdrawiająca ta działalność przeszła na pełne obroty, poczynając od 1927 roku i dzięki niej proletariat z całą wyrazistością ujrzał przyczyny naszych gospodarczych niepowodzeń i braków. W resorcie transportu, koleje, szkodnictwo, dlatego tak trudno dostać się do pociągu, stąd właśnie nieregularność dostaw. W elektrowni moskiewskiej szkodnictwo, kłopoty ze światłem. W przemyśle naftowym szkodnictwo, nie uświadczysz nafty. W przemyśle włókienniczym szkodnictwo, człowiek pracy nie ma co na grzbiet włożyć. W kopalnictwie węglowym kolosalne szkodnictwo, dlatego człowiek marznie. W metalurgii, w przemyśle zbrojeniowym, w zakładach budowy maszyn, w stoczniach, w przemyśle chemicznym, w kopalniach rudy, złota i platyny, w gospodarce wodnej, wszędzie ropiejące wrzody szkodnictwa. Ze wszystkich stron watahy wrogów z suwakami logarytmicznymi. GPU urobiło sobie ręce po łokcie, wyłapując tych szkodników. W stolicach i na prowincji pracowicie zasiadały kolegia OGPU i sądy proletariackie, babrząc się w tym lepkim gnoju. I masy pracujące, słupiejąc ze zgrozy, co dzień z gazet dowiadywały się, albo i nie, o wciąż nowych, podłych sprawkach. Dowiedziały się tak o Palczyńskim, von Mecku, Wieliczce, a iluż było bezimiennych. Każda gałąź produkcji, każda fabryka i spółdzielnia pracy miała obowiązek szukania u siebie dowodów szkodnictwa, a ledwo zaczynano ich szukać, zaraz się znajdowały z pomocą GPU. Jeśli jakiś inżynier przedrewolucyjnego chowu nie został nawet zdemaskowany jako zdrajca, to z pewnością wolno go było zaliczyć do podejrzanych. I jacyż to perfidni złoczyńcy byli z tych starych inżynierów, jak szatańsko różnorodne sposoby stosowali, byle tylko szkodzić. Mikołaj Karłowicz von Meck w Ludowym Komisariacie Transportu udawał fachowca oddanego bez reszty sprawie nowej gospodarki. Potrafił długo i z zapałem mówić o ekonomicznych aspektach budowy socjalizmu i lubił udzielać rad. Jedna z tych rad, najbardziej szkodliwa, była taka: wydłużyć składy pociągów towarowych, nie bać się pewnego przeciążenia. Z pomocą GPU von Meck został zdemaskowany i rozstrzelany. Celem jego było przedwczesne zużycie szyn, wagonów i parowozów po to, aby pozbawić Republikę kolei żelaznych w momencie napadu interwentów. Kiedy zaś niedługo potem nowy narkom transportu, towarzysz Kaganowicz, zlecił, by uruchomić własne składy, dłuższe, superprzeciążone, nawet w dwój i trójnasób, za to odkrycie i on, i inni naczelnicy dostali ordery Lenina, to przewrotni inżynierowie wystąpili teraz w roli bałwochwalców norm. Robili krzyk, że to przekracza dopuszczalne normy, że zgubnie działa na trwałość taboru. Zostali więc sprawiedliwie rozstrzelani za brak wiary w możliwości socjalistycznego transportu. Tych bałwochwalców biliśmy przez szereg lat. Pełno ich było we wszystkich dziedzinach. Wymachują swoimi wykalkulowanymi formułkami i nie chcą zrozumieć, jak bardzo entuzjazm personelu pomaga mostom i maszynom. Są to lata wywracania na nicę całej ludowej psychologii. Obrócono w śmiech rozważną sentencję ludową, że co nagle to po diable, i podważono sens starego przysłowia mówiącego, że kto pomału jedzie, ten dalej zajedzie. Jedyna rzecz, która niekiedy odwleka aresztowanie starego inżyniera, to brak kompetentnego następcy. Mikołaj Iwanowicz Ładyżęcki, naczelny inżynier zakładów przemysłu wojskowego w Iżewsku, z początku aresztowany został za teorię nieprzekraczalności norm technicznych, za ślepą wiarę w granice wytrzymałości, w związku z czym uważał za niewystarczające sumy przydzielone przez narkoma Ordżonikidze na rozbudowę zakładów. Ale później zamieniają mu karę na areszt domowy i każą objąć dawne stanowisko, bo bez niego produkcja uległa dezorganizacji. Ładyżęcki robi porządek, ale kredyty były i są dalej niewystarczające, więc Ładyżęcki znów idzie za kraty za nieprawidłową gospodarkę kredytami.
Dlatego właśnie ich nie starczało, że naczelny inżynier źle nimi gospodarował. W przeciągu roku Ładyżęcki umiera przy wyrębie lasu. Tak oto w ciągu kilku lat złamano kręgosłup starej rosyjskiej kaście inżynierskiej, chlubie naszego kraju, ulubionym bohaterom utworów Garina, Michajłowskiego i Zamiatina. Rozumie się samo przez się, że ten potok, jak to zawsze, porywał także innych ludzi, bliskich czy związanych ze skazanymi, więc również nie ma człowiek chęci plamić spiżowego, jasnego wizerunku strażnika, ale cóż, kiedy trzeba, więc również tych, którzy nie chcieli zostać donosicielami. Ten najgłębiej ukryty, nigdzie nie występujący jawnie potok więźniów prosimy zawsze mieć na uwadze przy lekturze tej książki, zwłaszcza gdy mowa o pierwszym dziesięcioleciu po rewolucji. Ludzie byli wtedy jeszcze niepozbawieni dumy. Wielu jeszcze wcale nie uważało, że moralność to pojęcie względne i że ma tylko wąskoklasowy sens. Ludzie tacy mieli dość odwagi, by odrzucić propozycję podobnej współpracy i wszyscy zostali za to bezlitośnie ukarani. Pewnego razu zaproponowano młodziutkiej Magdalenie Edżubowej śledzenie pewnej grupy inżynierów. Dziewczyna nie tylko odmówiła, lecz nadto opowiedziała o wszystkim swemu opiekunowi. Jego właśnie kazano jej śledzić w pierwszym rzędzie. Inżynier i tak został wkrótce aresztowany i podczas śledztwa wyśpiewał wszystko. Edżubową, która była w ciąży, zamknięto za zdradę tajemnicy operacyjnej i skazano na śmierć przez rozstrzelanie. Skończyło się zresztą na 25-letnim cyklu kilku kolejnych wyroków. W tym samym okresie, rok 27, chociaż w zupełnie innym środowisku, bo wśród wybitnych charkowskich działaczy partyjnych, tak samo odmówiła donoszenia i szpiegowania członków rządu Ukrainy niejaka Natalia Witaliewna Surowcew, za co została aresztowana przez GPU i dopiero po 25 latach, ledwie żywą, wychynęła gdzieś na Kalymie. Kto zaś nie wychynął, o tym w ogóle nie wiemy. W latach 30. ten nurt niepokornych zupełnie zanika. Skoro żądają informacji, to widać nie ma rady, bo i gdzie się człowiek podzieje? Siła złego na jednego. Nie ja, to kto inny. Niechaj już lepiej ja, porządny człowiek, zostanę konfidentem niż jakiś drań. Zresztą już się na ochotnika tylu pcha, że aż tłoczno, bo to i korzyść, i bojowa zasługa. W 1928 roku toczy się w Moskwie słynny proces szachtyński. Słynny ze względu na rozgłos, jaki mu nadano, na zapierające dech zeznania i samobiczowanie oskarżonych, chwilowo jeszcze nie wszystkich. Mijają dwa lata i we wrześniu 30 roku sądzeni są z hałasem organizatorzy głodu. To oni, właśnie oni, 48 szkodników z branży spożywczej. W końcu 30 roku z jeszcze większym zgiełkiem wytacza się proces prompartii, wyreżyserowany już zupełnie nienagannie. Tu już wszyscy podsądni, co do jednego, sami na siebie zwalają najobrzydliwsze idiotyzmy. I oto przed oczyma mas pracujących, jak pomnik nareszcie odsłonięty, staje cały olbrzymi, przemyślny splot wszystkich dotąd ukrytych aktów szkodnictwa, wspólnym szatańskim węzłem złączony z Milukowem, przywódcą partii kadetów, Ryabuszyńskim, znanym przemysłowcem rosyjskim, Deterdingiem, magnatem naftowym, amerykańskim przemysłowcem, Poincaré, francuskim premierem, byłym prezydentem Francji. Wniknąwszy już trochę w istotę naszej praktyki sądowej, domyślamy się, że jawne procesy to tylko widoczne na powierzchni krecie kopczyki. Najważniejsza zaś część roboty odbywa się pod powierzchnią ziemi. Na rozprawie pojawia się tylko niewielka część aresztowanych. Ci tylko, którzy zgodzili się obciążyć w sposób przeciwny naturze i siebie, i innych, spodziewając się złagodzenia wyroku. Większość zaś inżynierów, ci, którzy mieli dość odwagi i rozsądku, aby odrzucić bzdury wmawiane im w śledztwie, sądzona jest w trybie tajnym. Ale kolegia GPU wlepiają im, chociaż się nie przyznali, te same dychy, jakie dostały się tamtym. Potoki spływają rurami pod ziemię, w
ten sposób kanalizowane jest życie kwitnące na powierzchni. Właśnie w tym okresie zrobiony został ważny krok, mający na celu wciągnięcie całego społeczeństwa w proces kanalizacji przez równomierne rozłożenie odpowiedzialności zadań na każdego obywatela. Ci, którzy nie zapchali jeszcze swoimi ciałami ścieków kanalizacyjnych, kogo rury nie poniosły jeszcze na archipelag, powinni byli maszerować na powierzchni ze sztandarami, piejąc hymny pochwalne na cześć sądów i radując się z każdego wyroku. Był to dowód przezorności. Miną dziesięciolecia, historia przetrze oczy, ale pracownicy śledczy, sędziowie i prokuratorzy okażą się nie bardziej winni niż my, drodzy współobywatele. Dlatego właśnie czcigodna siwizna zdążyła opruszyć nasze głowy, że w swoim czasie z należną rozwagą głosowaliśmy za. Jeśli nie liczyć leninowsko-trockistowskiego eksperymentu przy procesie eserów w 1922 roku, to takie próby Stalin przeprowadził przy okazji procesu organizatorów głodu. I jakże próba miała się nie udać, skoro wszyscy głodowali na żyznej Rusi? Skoro każdy nic tylko oczy wypatrywał, gdzież to się nasz chlebuś zapodział? I oto już w fabrykach i biurach, nie czekając na orzeczenie Trybunału, robotnicy i urzędnicy, kipiąc gniewem, głosują za karą śmierci dla sądzonych łajdaków. A już proces prompartii to tysiączne wiece, to manifestacje z udziałem dziatwy szkolnej, to dudniący krok milionów i ryk za oknami gmachów sądowych. Śmierć, śmierć, śmierć. Na tej przełęczy naszych dziejów rozlegały się przecież samotne głosy protestu albo odmowy udziału, a bardzo wiele męstwa trzeba było, aby powiedzieć nie wśród tego churalnego ryku. Nie ma porównania z dzisiejszą łatwością. A dzisiaj też jakoś nie bardzo protestują. I o ile nam wiadomo, wszystko to były głosy właśnie tych nędznych inteligentów bez kośćca. Na zebraniu Leningradzkiego Instytutu Politechnicznego profesor Dymitr Apolinariewicz Rożanski wstrzymał się od głosu, bo widzicie państwo, on w ogóle jest przeciwnikiem kary śmierci, ponieważ widzicie państwo, jeśli użyć terminu naukowego, to jest to proces nieodwracalny. I natychmiast został aresztowany. Student Dima Olicki powstrzymał się i aresztowano go z punktu. I wszystkie te protesty ucichły już w zarodku. O ile wiemy, siwowąsa klasa robotnicza aprobowała tę eksterminację. O ile wiemy, cała awangarda, od płomiennych komsomolców do przywódców partii i legendarnych dowódców armii, jak jeden mąż wypowiadała się za tymi kaźniami. Słynni teoretycy i apostołowie rewolucji 7 lat przed własną haniebną zagładą sławili ten ryk tłumów, nie przeczuwając, że przeznaczenie już stoi na progu, że wkrótce ich własne imiona obrzucone będą blotem i brudem wśród takiego samego bycia. Dla inżynierów zaś kończyła się właśnie godzina pogromu. W początkach 1931 roku Józef Wissarionowicz ogłosił wszem i wobec 6 warunków budowy socjalizmu i jego samowładcza wysokość wskazać raczyła jako warunek 5 przejście od polityki unieszkodliwiania starej inteligencji technicznej do polityki zachęty i opieki nad nią. I opieki nad nią. I gdzież się ulotnił cały nasz sprawiedliwy gniew? I w jakiż to kąt poszły nasze groźne oskarżenia? Akurat ciągnął się jeszcze proces o szkodnictwo w przemyśle porcelanowym. Tam też naszkodzili. Wszyscy podsądni zdążyli unisono obezwać siebie samych od ostatnich. Przyznali się do wszystkiego. I nagle z tą samą jednomyślnością zakrzyknęli: my niewinni, i zostali uniewinnieni. Dał się nawet zauważyć w tym roku malutki kontrpotok. Już skazanych albo wymaglowanych w śledztwie inżynierów przywracano do życia. W ten sposób wrócił także Rożanski. Czy nie wolno tu stwierdzić, że wygrał on pojedynek ze Stalinem? I że gdyby odwaga cywilna cechowała nasz lud, to nie byłoby powodów do pisania ani tego rozdziału, ani całej tej książki. Stalin trzepnął jeszcze w marcu 1931 roku
dawno powalonych na wznak mięszewików. Publiczny proces Wszechzwiązkowego Biura Mięszewików. Groman Suchanow Jakubowicz. Groman był raczej kadetem, Jakubowicz prawie bolszewikiem, a Gimmer Suchanow to ten sam teoretyk rewolucji lutowej, w którego mieszkaniu w Piotrogrodzie na Karpowce 10 października 17 roku zebrał się bolszewicki KC i podjął decyzję powstania zbrojnego. A potem pewna ilość plotek wziętych to tu, to tam w tajemnicy i nagle przyszła na niego chwila zadumy. Mieszkańcy wybrzeży Morza Białego powiadają o przepływie, że woda wpada w zadumę. Chodzi o chwilę poprzedzającą początek odpływu. No, nie godzi się porównywać nieczystej duszy Stalina z wodami Białego Morza. A może zresztą nie było żadnej chwili zadumy, bo i żadnego odpływu nie było. Ale jeszcze jeden cud zdarzył się przecież tego roku. W ślad za procesem Prompartii przygotowywany był w 1931 roku ogromny proces Chłopskiej Partii Pracy, rzekomo istniejącej, w rzeczywistości nigdy jej nie było, kolosalnej podziemnej organizacji, która miała się składać z wiejskich inteligentów, z działaczy spółdzielczości spożywczej i rolnej, z chłopskiej oświeconej elity, szykującej się ponoć do obalenia dyktatury proletariatu. Na procesie Prompartii tę partię chłopską TKP, trudowa jak chrystianska partia, cytowano nieraz już jak zdemaskowaną i dobrze znaną organizację. Aparat śledczy GPU działał bez pudła. Już tysiące oskarżonych przyznały się do członkostwa TKP i do swoich zbrodniczych zamiarów. Ilość tych członków planowano na 200 tysięcy. Na czele partii stać mieli badacz ekonomii rolnictwa Aleksander Wasyliewicz Czajanow, przyszły premier Kondratiew, Jurowski, Makarow, Aleksy Dojarenko, profesor Akademii Rolniczej imienia Timiria Zewa, przyszły minister rolnictwa. I nagle, pewnej pięknej nocy, Stalin zmienił zdanie. Nigdy nie dowiemy się, dlaczego. Może zdjęła go spóźniona skrucha. Ale nie, toć daleko do ostatniej godziny. Może wzięło górę poczucie humoru, że znów na jedno kopyto, że nudy. Ale nikt nie śmiał posądzić Stalina o nadmiar poczucia humoru. Chyba co innego przeważyło. Wykalkulował sobie, że niedługo i tak cała wieś zacznie wymierać z głodu, co tam jakieś 200 tysięcy. Po co zatem się męczyć? I cała TKP została anulowana. Wszystkim, co się przyznali, zaproponowano cofnięcie zeznań. Można wyobrazić sobie ich radość. A zamiast całej tej machiny skazano w trybie pozasądowym orzeczeniem OGPU jedynie małą grupę Kondratiewa Czajanowa. Ale w 1941 roku zadręczonemu profesorowi Wawiłowowi będą znowu wmawiać, że TKP istniała i że właśnie on, Wawiłow, był jej tajnym przywódcą. Skazany na więzienie w izolatorze, Kondratiew oszalał tam i umarł. Umarł również Jurowski. Czajanow po 5 latach izolatora zesłany był do Alma-Aty. W 1948 roku znów go zamknięto. Tłoczno tu od przykładów, tłoczno od biegnących lat. I w żaden sposób człowiek nie potrafi opowiedzieć po kolei wszystkiego, co się zdarzyło. A GPU doskonale dawało sobie radę. A GPU nikogo nie pominęło. Nie zapominajmy wszelako, że wierzących wciąż się zamyka, to rozumie się samo przez się. Tu też są daty specjalne i godziny szczytu. Na przykład Noc Walki z Religią na Boże Narodzenie 1929 roku w Leningradzie, kiedy aresztowano mnóstwo praktykujących inteligentów i to nie tylko do rana, nie był to sen nocy wigilijnej. Albo również w Leningradzie w lutym 1932 roku zamknięcie wielu cerkwi naraz z jednoczesnym aresztowaniem mnóstwa duchownych, a znacznie więcej miejsc i dat, których nikt nam nie wskazał. Że nie zapomina się o tępieniu sekt, nawet sympatyzujących z komunizmem. Tym sposobem wsadzono w 1929 roku wszystkich co do jednego członków komuny rolnej leżącej między Soczi a Chostą. Wszystko tam było kolektywne, i produkcja, i podział dóbr, a wszystko tak rzetelne,
że nasz kraj nie osiągnie tego poziomu nawet za 100 lat. Ale cóż, za bardzo ci ludzie byli wykształceni, obkuci w literaturze religijnej i nie bezbożnictwo wyznawali, lecz mieszaninę baptyzmu, filozofii tołstojowskiej i nauki jogów. Jasne więc, że taka komuna była ogniskiem zbrodni i nie mogła przyczynić się do szczęścia ludu. W latach 20. spora grupa tołstojowców została zesłana na Podgórze Altajskie. Tam zorganizowali oni osiedla komuny pospołu z baptystami. Kiedy rozpoczęła się budowa kombinatu metalurgicznego w pobliskim Kuźniecku, zesłańcy zaopatrywali go w produkty rolne. Potem zaczęto ich aresztować. Na pierwszy ogień poszli nauczyciele. Wykładali nie według programów państwowych. Dzieci z krzykiem biegły za milicyjnymi autami. Później przyszła kolej na starszyznę gminy. Że jakoś poznikały, i nie tylko za sprawą pedagogii, lecz również ołowiu i prochu, te chmary bezdomnych wyrostków, które w 20 latach grzały się przy ulicznych kotłach z asfaltem. A w 30 roku nagle zniknęły z oczu. Że nie zezwala się na akty niekoncesjonowanego miłosierdzia. W fabryce za zbiórkę pieniędzy dla żony aresztowanego robotnika idzie się do więzienia. Że wielki pasjans socjalistyczny rozkładany jest bez przerwy. To przecież jasne. Że w 29 roku idą pod klucz niewydaleni w swoim czasie za granicę historycy. Platonow, Tarle, Lubawski, Gautier, Izmajłow oraz znakomity literaturoznawca Bachtin i młody jeszcze wtedy Lichaczow. Że płyną rzeki narodowe, to z jednego krańca Związku, to z drugiego. Pakują Jakutów po powstaniu w 28 roku. Wsadzają Buriat Mongołów po powstaniu w 29 roku. Rozstrzelano podobno około 35 tysięcy. Nie mieliśmy możliwości sprawdzić tej cyfry. Wsadzają Kazachów po bohaterskim stłumieniu ich buntu przez konnicę Budionnego w latach 1930-31. W początkach 30 roku idzie pod sąd Związek Wyzwolenia Ukrainy, profesorowie Jefremów, Czechowski, Nikowski i inni. A znając nasze proporcje jawności i tajności, iluż tam było jeszcze za ich plecami? Iluż tam poszło w dyby bez rozgłosu? I przychodzi powoli, ale przecież przychodzi kolej na członków partii rządzącej. Chwilowo, lata 27-29, to opozycja robotnicza albo trockiści, którzy postawili na pechowego przywódcę. Z początku to tylko setki, wkrótce będą to tysiące. Ale tylko początek jest trudny. Podobnie jak trockiści spokojnie przyglądali się aresztowaniu członków innych partii, tak teraz cała reszta partii z aprobatą patrzyła na wsadzanie trockistów. Na każdego przychodzi kolej. Dalej popłynie wartko nigdy nieistniejąca prawicowa opozycja. Pożerając od ogona dzwonko za dzwonkiem, żarłacz dobierze się w końcu do własnego łba. W 1928 roku nadchodzi nareszcie czas na porachunek z pomiotem burżuazji, z nepmanami. Najczęściej czyni się to metodą wciąż wzrastających i w końcu nieznośnych domiarów, gdy delikwent któregoś dnia odmawia, zostaje aresztowany za niewypłacalność, a jego majątek podlega konfiskacie. To, że potoki aresztowanych nepmanów rosną, ma swoje ekonomiczne uzasadnienie. Państwu potrzebne są środki, potrzebne jest złoto, a złotonośnej kolymy jeszcze nie odkryto. W ostatnich miesiącach 1929 roku zaczyna się sławetna gorączka złota, tylko że febra trzęsie nie tych, co szukają złota, lecz tych, z których ma być ono wytrzęsione. Osobliwością tego nowego złotego strumienia jest to, że tych swoich króliczków GPU właściwie o nic nie oskarża i gotowy jest nawet zrezygnować z wysyłania ich do krainy Gułag. Chce im jedynie prawem silniejszego zabrać złoto. Dlatego więzienia są przepełnione, funkcjonariusze, śledczy pracują ponad siły, natomiast do etapowych punktów i obozów kierowane są transporty nieproporcjonalnie mniejsze. Z kogo składa się ten złoty potok aresztowanych? Są to wszyscy, którzy niegdyś przed 15 laty mieli jakiś interes. Handlowali, zarabiali jako rzemieślnicy i mogliby, zdaniem GPU, odłożyć trochę złota.
Ale u tych właśnie złota najczęściej już nie ma. Inwestowali w ruchomości czy w nieruchomości, a to rozpłynęło się już. Zostało skonfiskowane podczas rewolucji. Nic im nie zostało. Najwięcej oczekuje się po aresztowanych technikach dentystycznych, jubilerach, zegarmistrzach. Donosy pozwalają na wykrycie złota w rękach najmniej podejrzanych. Stuprocentowy robotnik fabryczny zdobył jakoś i przechowuje 60 mikołajowskich złotych pięciorublówek. Znany syberyjski partyzant Murawiow przyjechał do Odessy, mając za pazuchą woreczek ze złotem złupionym podczas wojny domowej. Każdy tatarski furman w Petersburgu ma złoto w zapasie. Czy to na pewno prawda? Przekonać się można tylko w katowni. Nic a nic. Ani proletariackie pochodzenie, ani rewolucyjne zasługi nie pomogą temu, na kogo ktoś doniósł, że ma złoto. Wszyscy oni zostaną aresztowani i stłoczą się w celach GPU masą ludzką, której dotąd nie można sobie było wyobrazić. Ale tym lepiej, prędzej oddadzą. Dochodzi do zupełnej konfuzji. Kobiety i mężczyźni siedzą w jednych celach i załatwiają się do jednego kibla. Ale kto by tam zważał na takie drobnostki? Oddajcie złoto, gady. Funkcjonariusze nie piszą protokołów z przesłuchań, bo to papierek nikomu niepotrzebny, nikogo to nie interesuje. Czy da się potem wysmażyć wyrok, czy nie? Ważne jest tylko jedno. Oddaj złoto, gadzie. Państwu złoto potrzebne, a tobie na co się zdało? Śledczy tracą głos i siły na groźby i tortury, ale jest sposób generalny. Karmić tylko słonym jadłem, a pić nie dawać. Kto odda złoto, ten dostanie wody. Za kubek czystej wody czerwońca. Gubi ludzi kruszec ten. Od poprzedzających go i następujących po nim aresztanckich potoków ten różni się tym, iż, no nie połowa, ale przynajmniej jakaś część tych ludzi dzierży swój los we własnych drżących rękach. Jeśli rzeczywiście nie masz żadnego złota, to jesteś w beznadziejnym położeniu. Będą cię tu bić, przypiekać, katować i tłamsić aż do śmierci, albo póki sami naprawdę ci nie uwierzą. Ale jeśli masz złoto, to sam określasz granice katuszy, granice własnej wytrzymałości, swój przyszły los. Psychologicznie to rzecz wcale niełatwiejsza. Przeciwnie, bo możesz się pomylić i teraz już sam sobie będziesz winien raz na zawsze. Oczywiście, kto już zna obyczaje panujące w tej instytucji, ten ustąpi i odda. To najłatwiej. Nie wolno jednak ustępować od razu. Nie uwierzą, żeś wszystko już oddał. Będą cię trzymać dalej. Ale oddawać zbyt późno też nie wolno. Wytrzęsą z ciebie duszę albo ze złości wlepią duży wyrok. Jeden z tych tatarskich furmanów wytrzymał wszystkie męki. Nie mam złota. Wówczas wsadzili jego żonę. Ją też dręczyli. Ale Tatar dalej swoje, nie mam złota. Aresztowali więc mu córkę. Tu już Tatar nie wytrzymał i oddał swoje 100 000 rubli. Rodzinę wypuścili, ale jemu wsolili wyrok, jak się patrzy. Najordynarniejsze wątki kryminalne i opery o rozbójnikach wzięte zostały na serio i doczekały się realizacji w życiu wielkiego państwa. Wprowadzenie paszportyzacji na progu lat 30. też zapewniło obozom nowe kontyngenty ludzkie. Podobnie jak Piotr I uprościł konstrukcję społeczeństwa, wymiatając do czysta wszystkie międzystanowe bruzdy i miedze, tak też działał nasz system paszportowy. Wymiatał mianowicie całe to robactwo nieokreślonego gatunku, godził w tę przebiegłą, bezdomną i nieprzypisaną do żadnej warstwy część ludności. Zresztą z początku zdarzały się często ludziom nieporozumienia z tymi paszportami. I niezameldowanych, i niewymeldowanych w porę wyprawiano na archipelag, choćby na roczek. Tak oto pieniły się i toczyły strumienie ludzkie. Ale wszystkie przerósł wielomilionowy potok rozkłaczonych, gdy trysnął w latach 1929-30. Był niewiarygodnie obfity, i nie dałaby mu rady nawet najszerzej rozbudowana sieć więzień śledczych, zapchana ponadto przez złotonośny potok, ale minął ją, bo od razu kierowany był transportami na etapy do kraju Gułag. Ten potok,
właściwie ten ocean, tak nabrzmiał i wezbrał w jednej chwili, że wystąpił z brzegów i rozlał się daleko poza obręb wszystkiego, na co może pozwolić sobie system sądowo-więzienny ogromnego nawet państwa. Nie można znaleźć dlań porównania w całej historii Rosji. Była to wędrówka ludów, katastrofa etniczna. Ale kanały GPU i Gułagu tak mądrze były pomyślane, że miasta nawet by nie zauważyły, co się dzieje, gdyby nie trzyletni głód, który spadł na nie. Głód dziwny, bo ani suszy, ani wojny. Potok ten różnił się od wszystkich poprzednich również tym, że nikt się nie fatygował, aby naprzód brać głowę rodziny, a potem dopiero zastanawiać się, co robić z resztą. Bynajmniej tu wypalano od razu gniazdo zarazy. Brano tylko całe rodziny. Nawet baczono pilnie zaraz, aby żadne z dzieci, 14, 10 czy 6-letnie, nie odbiło się od stada. Wszystko, co tylko dało się naskrobać, miało być posłane w to samo miejsce, na tę samą zgubę. Był to pierwszy taki eksperyment, przynajmniej w historii nowożytnej. Powtórzy go później Hitler na Żydach, a Stalin przeprowadzi go ponownie na ludach winnych zdrady albo podejrzanych o nią. Potok ten tylko w znikomej części składał się z owych kułaków, których imieniem był nazwany na pokaz. Kułak to przezwisko nadawane w Rosji bezwzględnym kutwom, wiejskim kupczykom, żyjącym nie z własnej pracy, lecz z wyzysku, bogacącym się na lichwie i pośrednictwie w handlu. Takie pijawki po wsiach jeszcze przed rewolucją liczone były na palcach. Rewolucja zaś w ogóle usunęła im ziemię spod nóg. Następnie, już po roku 17, rozszerzając niepomiernie znaczenie tego słowa, zaczęto termin kułak stosować w oficjalnych i agitacyjnych publikacjach, skąd przedostał się do mowy codziennej, w ogólności do tych, którzy korzystali z pracy najmitów, parobków, choćby z powodu czasowego braku rąk do pracy w rodzinie. Ale nie zapominajmy tu, że po rewolucji już nie można było za pracę najemną nie dać słusznej zapłaty. Parobków bronił kombiet i rada gromadzka. Spróbowałby kto skrzywdzić parobka. A należnie opłacany wynajem rąk do pracy dozwolony jest w naszym kraju po dziś dzień. Ale zjadliwe przezwisko kułak używane było w coraz szerszym i szerszym znaczeniu. I w 1930 roku tak nazywano już w ogóle wszystkich dobrych gospodarzy, krzepko przywiązanych do swojej ziemi, do swojej pracy, a choćby tylko do swoich poglądów na życie. Przezwisko kułak wykorzystane było po to, aby położyć koniec chłopskiej krzepie. Trzeba to przypomnieć. Trzeba uprzytomnić sobie, że zaledwie 12 lat minęło od wydania wielkiego dekretu o ziemi, tego właśnie bez którego chłopstwo nie poszłoby za bolszewikami, a rewolucja październikowa nie mogłaby zwyciężyć. Ziemia została rozdana w przewidzianych terminach wszystkim porówno. Zaledwie 9 lat temu chłopi wrócili z Armii Czerwonej i rzucili się do uprawy tej swojej zawojowanej ziemi. I nagle tu kułacy, tam biedacy. Skąd się to wzięło? Czasem powodem był fortunny albo niefortunny skład rodziny. Ale czy nie bardzo to zależało od lepszego stanu inwentarza, czasem od pracowitości i uporu? I oto teraz tych chłopów, którzy w 1928 roku nakarmili jeszcze całą Rosję swoim chlebem, rugują miejscowe niezguły i przyjezdni miastowi ludzie. Jakby ich bies opętał, jakby wyzbyli się wszelkich ludzkich uczuć i ludzkich obyczajów utrzymujących się przez tysiąclecia. Zaczęli najlepszych rolników łapać hurmem razem z rodzinami i bez żadnego mienia, gołych, wyganiać na północne pustynie, w tundry, do tajgi. Deportacja tak masowa musiała obfitować w dodatkowe komplikacje. Trzeba było oczyścić wsie także z tych chłopów, którzy po prostu nie bardzo chcieli wstępować do kołchozów i nieufnie odnosili się do życia w gromadzie, o którym nie mieli dotąd pojęcia, obawiając się, wiemy teraz jak słusznie, iż sprowadzi się ono do rządów nierobów, do przymusu i przymierania głodem. Trzeba było też pozbyć się tych chłopów, często całkiem niezamożnych, którzy lubiani byli przez sąsiadów za swoje zawadiactwo, siłę fizyczną, stanowczość.
za to, że słychać ich było na zebraniach, że sami lubili sprawiedliwość. Dawało im to niezależność i przez to niebezpieczni byli dla kołchozowej zwierzchności. A jeszcze w każdej wsi byli tacy, którzy osobiście stali na zawadzie miejscowym aktywistom. Teraz nadarzała się najlepsza okazja, żeby odbić sobie na nich zazdrość, zawiść, obrazę. Dla wszystkich tych przyszłych ofiar potrzebny był nowy termin i zaraz się znalazł. Nie miał w sobie nic socjalnego, ekonomicznego, ale brzmienie miał doskonałe. Podkułacznik. To znaczy, że w moich oczach jesteś poplecznikiem wroga. To wystarczy. Najnędzniejszego oberwańca, wyrobnika można bez kłopotu zaliczyć do podkułaczników. Tak oto dwa słowa wystarczyły, żeby ująć w cęgi wszystkich tych, którzy stanowili o samej treści wsi, jej energii, jej rozumie i pracowitości, jej sile oporu i sumieniu. Wywieziono ich i kolektywizacja została przeprowadzona. Ale ze wsi już uspółdzielczonych popłynęły nowe potoki aresztowanych. Potok szkodników. Wszędzie zaczęto wykrywać agronomów, szkodników, którzy dotąd całe życie pracowali uczciwie, a teraz umyślnie jeli zachwaszczać rosyjskie pola. Oczywiście na zlecenie Moskiewskiego Instytutu, właśnie zdemaskowanego bez reszty. Toć właśnie tu odnajdujemy tych 200 tysięcy niewyaresztowanych w swoim czasie członków TKP. Jedni z tych agronomów nie wykonują dogłębnie naukowych dyrektyw Trofima Łysenki. Z tą falą zesłany został w 1931 roku do Kazachstanu król kartofli Lorch. Inni wykonują je zbyt ściśle i tym sposobem wykazują ich głupotę. W 1934 roku pskowscy agronomowie wysiali siemię lniane na śnieg, dokładnie tak jak kazał Łysenko. Siemię spęczniało, spleśniało i poszło na marne. Wielkie połacie pól przez rok stały pustką. Łysenko nie mógł oświadczyć, że śnieg jest kułakiem albo że sam on jest durniem. Oznajmił zatem, że agronomowie są kułakami i że wypaczyli jego technologię. I agronomowie pojechali na Sybir. A nadto prawie we wszystkich stacjach maszyn rolniczych wykryto szkodnictwo przy remoncie ciągników. Teraz wiemy, czym się tłumaczą niepowodzenia kołchozów w pierwszych latach istnienia. Potok za straty przy zbiorach. Straty wynikały z porównania zbiorów rzeczywistych z dowolną cyfrą ustaloną wiosną przez Komisję Wstępnej Oceny Zbiorów. Za niewykonanie zobowiązań wobec państwa w zakresie dostaw ziarna. Komitet Rejonowy Partii zobowiązał się, kołchoz nie poradził. No to jazda za kraty. Potok kłosokradów. Nocne, ręczne obcinanie kłoska po kłosku w polu. Całkiem nowy rodzaj pracy i nowy rodzaj żniw. Był to potok niemały. Były to całe dziesiątki tysięcy włościan, często nawet dorośli chłopi i baby, ale również i wyrostki, dziewczęta, chłopcy i dziewuszki, których starsi posyłali nocami na skubanie, bo nie mieli nadziei na zapłatę w ziarnie z kołchozu za swoje robocze dniówki. Za to gorzkie i nie bardzo opłacalne zajęcie, za czasów pańszczyzny chłopi jednak nie dochodzili do takiej nędzy, sądy wymierzały kary jak się należy, 10 lat, jako za nadzwyczaj niebezpieczne przywłaszczenie mienia socjalistycznego na podstawie ustawy z 7 sierpnia 1932 roku. W żargonie więziennym ustawa 7-8. Ta ustawa z 7-8 umożliwiła jeszcze osobno spory dopływ aresztantów z placów budowy pierwszej i drugiej pięciolatki, z transportu, z handlu, z fabryk. Wielkie sprzeniewierzenia były z urzędu domeną NKWD. Potok ten trzeba mieć także w przyszłości na uwadze jako sączący się stale i szczególnie obfity w latach wojny przez całe 15 lat. Aż do 1947 roku, kiedy to ustawa uległa rozszerzeniu i obostrzeniu. Aż wreszcie nadchodzi chwila wytchnienia. Wreszcie wyschną teraz te rzeki aresztantów. Towarzysz Mołotow powiedział przecież 17 maja 1933 roku. Widzimy nasz cel nie w masowych represjach. O, już był najwyższy czas. Dość nocnych lęków. Ale co to za psie ujadanie?
Huzia, Huzia. Otóż to. Zaczęła się kirowska fala aresztowań w Leningradzie. Napięcie w tym mieście uznane zostaje za tak wielkie, że formuje się sztaby NKWD przy każdej radzie dzielnicowej i wprowadza się przyspieszoną procedurę sądową. Wcześniej też nie dawała ona powodów do skarg na zbytnią powolność, bez prawa apelacji. Wcześniej też nie bardzo z niego korzystano. Istnieje przekonanie, że 1/4 ludności Leningradu została wyczyszczona w latach 1934-35. Pogląd ten niech spróbują obalić ci, którzy znają ścisłą cyfrę i mogą ją przedstawić. Była to zresztą nie tylko leningradzka fala. Rozeszła się wystarczająco szeroko po całym kraju w formie znanej już, choć bałamutnej. Usunięto ze stanowisk wszystkich przyczajonych tam jeszcze popowskich synów, byłych ziemian i każdego, kto miał krewnych za granicą. W tak rwących potokach zawsze ginęły skromne, zwykłe strumyczki, które nie robiły zbytniego hałasu, ale sączyły się wciąż. Są to członkowie Schutzbundu, którzy przegrali bitwę klasową w Wiedniu i postanowili szukać ratunku w ojczyźnie międzynarodowego proletariatu. Esperantyści, tę bandę szkodników Stalin i Hitler tępili jednocześnie każdy u siebie. Niedobitki Wolnego Towarzystwa Filozoficznego, nielegalne kółka filozoficzne. Nauczyciele nie mogący się pogodzić z przodującą zespołowo-laboratoryjną metodą nauczania. W 1933 roku Natalia Iwanowna Bugajenko aresztowana została przez rostowskie GPU, ale po 3 miesiącach dochodzeń stało się wiadome dzięki nowemu rozporządzeniu, że metoda ta jest błędna, została więc zwolniona. Współpracownicy politycznego Czerwonego Krzyża, który dzięki wysiłkom Katarzyny Pieszkowej wciąż jeszcze bronili swego prawa do istnienia. Górale z Kaukazu Północnego za powstanie w 1935 roku. Nacjonaliści napływają to z jednego końca kraju, to z drugiego. I znów ludzie wierzący, teraz ci, co nie chcieli pracować w niedzielę, a wprowadzono oficjalnie tydzień 5-dniowy lub 6-dniowy. Kołchoźnicy dopuszczający się sabotażu, to jest strajku w dni świąt kościelnych, jak to czynili za czasów gospodarki prywatnej. Jak zawsze ci, którzy nie zgodzili się zostać konfidentami NKWD. Zaliczani tu bywali także duchowni, którzy nie chcieli zdradzić tajemnicy spowiedzi. Organy szybko zdały sobie sprawę, jakby im się przydało znać treść spowiedzi. Nareszcie byłaby jakaś korzyść z religii. A członków sekt biorą coraz częściej. A socjalistyczny wielki pasjans wciąż trwa. I wreszcie dotąd ani razu jeszcze nie wymieniony, ale cały czas płynący potok 10 paragrafu, alias KRA, kontrrewolucyjna agitacja, alias ASA, antysowiecka agitacja. Potok 10 paragrafu jest chyba tu zjawiskiem najtrwalszym, nigdy nie wysychał. A podczas wielkich powodzi, jak w 1937, 1945 lub 1949 roku, wzbierał szczególnie obficie. Ten niezawodny potok porywał dowolną osobę w danej z góry wyznaczonej chwili. Ale w latach 30. wolano czasem wybitniejszych intelektualistów traktować z większą elegancją i wyszukać jakiś bardziej hańbiący paragrafik. Na przykład homoseksualizm. Albo że profesor Pletniow kąsał piersi pacjentek, gdy zostawał z nimi sam na sam w czasie wizyty lekarskiej. A skoro napisane o tym było w Centralnej Gazecie, to spróbuj zaprzeczyć, człowiecze. Oto paradoks. Całej wieloletniej działalności wszechobecnych i wiecznie czujnych organów dawał siłę jeden jedyny artykuł ze 148 składających się na dział szczegółowy kodeksu karnego z 1926 roku. Ale chwałę tego artykułu głosić by można z pomocą jeszcze większej ilości epitetów niż ta, którą znalazł Niekrasow, by uczcić matkę Rosję, albo Turgieniew, by sławić język rosyjski. Wielki, potężny, hojny, rozgałęziony, wieloraki, wszechogarniający, 58, panujący nad całym bogactwem przejawów życia nie tyle dzięki formalnemu brzmieniu swoich paragrafów, ale za sprawą ich dialektycznej
i nadzwyczaj szerokiej interpretacji. Któż z nas nie odczuł jego wszechogarniającego uścisku? Zaiste, nie ma pod słońcem takiego wykroczenia, zamiaru, czynu, ani rodzaju bezczynności, którego nie mogłaby dotknąć karząca ręka 58 artykułu. Niemożliwością było sformułować go w sposób aż tak szeroki. Okazało się za to możliwe dać mu odpowiednio szeroką wykładnię. 58 artykuł nie stanowił w kodeksie samodzielnego rozdziału dotyczącego przestępstw politycznych i nigdzie nie jest napisane, że to artykuł polityczny. Nie. Wraz z artykułami odnoszącymi się do przestępstw przeciw systemowi zarządzania i do bandytyzmu składa się on na dział przestępstw państwowej wagi. W ten sposób pierwszym słowem kodeksu karnego była odmowa uznania kogokolwiek na naszym terytorium za przestępcę politycznego. Są wyłącznie kryminalni. 58 artykuł składał się z 14 paragrafów. Z pierwszego paragrafu dowiadujemy się, że za czyn kontrrewolucyjny uznane jest każde działanie, a w dodatkowym świetle artykuł 6 KK także każde zaniechanie, mające na celu wystawienie na szwank władzy. Szeroka wykładnia pozwala stwierdzić, że gdy więzień w obozie odmawia pójścia do pracy, bo jest głodny i opadł z sił, to dopuszcza się przestępstwa wystawienia na szwank władzy. Pociąga to za sobą rozstrzelanie. W latach wojny rozstrzeliwano za odmowę. W 1934 roku, kiedy przywrócony był naszej mowie termin ojczyzna, dodane zostały do tego paragrafu punkty dotyczące zdrady ojczyzny. 1a, 1b, 1c i 1d. W myśl tych punktów działania wystawiające na szwank moc wojenną ZSRR karane są rozstrzelaniem, 1b. A tylko przy istnieniu okoliczności łagodzących oraz tylko w stosunku do osób cywilnych, 1a. Kara ogranicza się do lat 10. Spójrzmy na to szerzej. Gdy naszym żołnierzom za pójście do niewoli, narażenie na szwank potęgi wojennej, dawano zaledwie 10 lat odsiadki, to było to przejawem humanizmu, dochodzącego wręcz do bezprawia. Zgodnie ze stalinowskim kodeksem, wszyscy oni po powrocie do kraju powinni właściwie zostać rozstrzelani. Albo inny jeszcze przykład szerokiej wykładni. Dobrze pamiętam pewne spotkanie w Butyrkach latem 1946 roku. Pewien Polak urodził się był we Lwowie, gdy miasto to wchodziło jeszcze w skład monarchii austro-węgierskiej. Aż do II wojny światowej mieszkał w swoim mieście w Polsce, po czym wyjechał do Austrii. Tam był wzięty do wojska. Tam go też aresztowali nasi w 1945 roku. Dostał dychę z artykułu 541 ukraińskiego wariantu kodeksu, to znaczy za zdradę swojej ojczyzny Ukrainy, bo przecież miasto Lwów w tym czasie to był już ukraiński Lwiw. I biedak ani rusz nie potrafił dowieść w czasie śledztwa, że wyjechał do Wiednia nie po to, aby zdradzać Ukrainę. No i tak psim swędem został już zdrajcą. Ważnym rozszerzeniem wykładni paragrafu o zdradzie było stosowanie go w sensie artykułu 19 KK, czyli biorąc pod uwagę zamiar. To znaczy, żadnej zdrady nie było, ale funkcjonariusz śledczy zakładał zamiar zdrady i to wystarczało, aby dać człowiekowi najsurowszy wymiar jak za zdradę faktyczną. Co prawda, artykuł 19 przewiduje karę nie za zamiar, lecz za przygotowanie. Ale przy dialektycznym podejściu można także zamiar uznać za przygotowanie. Zaś czynienie przygotowań jest tak samo karalne, to znaczy wymiar kary jest ten sam, jak samo przestępstwo, kodeks karny. I w ogóle nie czynimy rozróżnień pomiędzy intencją a samym przestępstwem. Na tym polega wyższość sowieckiej jurysdykcji nad burżuazyjną. Nieograniczoną pojemność nadawał wykładni każdego paragrafu specjalny artykuł 16 KK per analogiam. Kiedy wykroczenie nie pasowało bezpośrednio do żadnego paragrafu, sędzia mógł je kwalifikować per analogiam.
Paragraf drugi mówi o powstaniu zbrojnym, zagarnięciu władzy w stolicy i na prowincji, zwłaszcza w celu oderwania gwałtem jakiejkolwiek części terytorium Związku Republik. Kary do śmierci przez rozstrzelanie włącznie, podobnie jak w każdym z następnych paragrafów. W poszerzonym ujęciu, nie można było tak sformułować artykułu, ale rewolucyjne poczucie prawa tak uczy, odnosi się to do wszelkich prób skorzystania z prawa każdej republiki do wystąpienia ze Związku Sowieckiego. Przecież mówiąc o oderwaniu gwałtem, nie precyzuje się wobec kogo gwałt ma miejsce. Nawet gdyby cała ludność republiki życzyła sobie tej separacji, ale w Moskwie by jej sobie nie życzono, to będzie to gwałt. Tak więc wszyscy estońscy, łotewscy, ukraińscy i turkiestańscy nacjonaliści bez trudu otrzymywali z tego paragrafu swoją dychę czy 25. Trzeci paragraf. Pomoc okazywana w jakiejkolwiek bądź formie obcemu mocarstwu znajdującemu się w stanie wojny z ZSRR. Paragraf ten dawał możliwość postawienia przed sądem każdego obywatela, który spędził jakiś czas na terenach okupowanych, niezależnie od tego, czy tylko przybił obcas niemieckiemu żołnierzowi, czy sprzedał mu pęczek rzodkiewek, lub każdej kobiety, która z Niemcem zatańczyła albo spędziła z nim noc. Nie każdy pociągany był pod sąd z tego paragrafu. Zbyt wielu ludzi było pod okupacją, ale mógł być skazany każdy. Paragraf czwarty mówił o, wkraczamy tu w dziedzinę fantazji, pomocy okazywanej międzynarodowej burżuazji. Myślałby człowiek, do kogo to się w ogóle odnosi? Ale interpretując szeroko i opierając się na sumieniu rewolucyjnym, znaleziono odpowiednią kategorię bez kłopotu. Wszyscy emigranci, którzy opuścili kraj przed 1920 rokiem, to znaczy kilka lat przed sporządzeniem tego kodeksu, i zostali przydybani w Europie przez naszą armię ćwierć wieku później, dostawali artykuł 58.4, 10 lat, albo śmierć przez rozstrzelanie. Czym bowiem zajmowali się za granicą, jeśli nie okazywaniem pomocy międzynarodowej burżuazji? Przykład kółka melomanów dowiódł już nam, że okazywać można było pomoc także wewnątrz ZSRR. Pomagali jej także wszyscy eserzy, wszyscy mięszewicy. Na ich cześć ten paragraf wymyślono, a później też inżynierowie z Gosplanu i WSNH. Paragraf piąty. Skłanianie obcego mocarstwa do wydania wojny ZSRR. Stracona okazja. Rozciągnąć trzeba było ten paragraf na czynności Stalina i jego świty dyplomatycznej oraz wojskowej w latach 1940-41. Ślepota i głupota tych ludzi do tego właśnie wiodła. Któż, jeśli nie oni, doprowadzili Rosję do haniebnych, niesłychanych klęsk, nieporównanie gorszych od porażek carskiej Rosji w 1904 czy w 1915 roku. Klęsk, jakich nie pamiętała Rosja od XIII wieku. Paragraf szósty. Szpiegostwo. Był interpretowany tak szeroko, że gdyby policzyć wszystkich skazanych na jego podstawie, to można by pomyśleć, że ani z rolnictwa, ani z pracy w przemyśle, ani z żadnej innej roboty nie utrzymywał się nasz naród za Stalina, tylko ze szpiegostwa i że żył na koszt obcych wywiadów. Szpiegostwo było to coś bardzo wygodnego dzięki swej prostocie, coś zrozumiałego i dla ciemnego kryminalisty, i dla uczonego prawnika, i dla dziennikarza, i dla całej opinii. A swoją drogą szpiegomania nie była tylko tępą pasją Stalina. Od razu przypadała do smaku każdemu, kto wchodził do kręgu uprzywilejowanych. Stała się naturalnym usprawiedliwieniem dla wybujałej manii tajności, dla zakazu informacji, dla zamkniętych drzwi, systemu przepustek, oparkanionych willi i sklepów za żółtymi firankami. Przez pancerne mury szpiegomanii ludzie nie mogli się ani przebić, ani nawet rzucić okiem, jak biurokracja spiskuje, leniuchuje, robi swoje błędy, jak zajada i jak się zabawia. Szerokość wykładni polegała jeszcze na tym, że wyroki dawano nie po prostu za szpiegostwo, lecz za PS, podejrzenie o szpiegostwo, albo NS, niedowiedzione szpiegostwo, za co też leciała cała szpula, a nawet za SWPS,
stosunki wywołujące podejrzenie o szpiegostwo. Wystarczy na przykład, że znajoma znajomej twojej żony szyła sobie suknię u tej samej krawcowej, rzecz jasna współpracującej z NKWD, co żona jakiegoś zagranicznego dyplomaty. Te wszystkie 58,6 PS i SWPS były to paragrafy przylepne, pociągały za sobą surowe traktowanie, bezustanną obserwację więźnia. Wszak obcy wywiad może wyciągnąć macki w ślad ze swoim człowiekiem aż do obozu i nie dawały prawa do poruszania się bez konwoju. W ogóle wszystkie paragrafy literowe, to znaczy wcale nie artykuły prawa, lecz właśnie ten strach budzące kombinacje dużych liter. W tym rozdziale natkniemy się jeszcze na inne. Nosiły na sobie stale nalot zagadkowości. Nigdy nie było dokładnie wiadomo, czy to odgałęzienia artykułu 58, czy też coś samoistnego i bardzo niebezpiecznego. Więźniowie z paragrafem literowym w wielu obozach byli upośledzeni nawet w porównaniu z grupą 58. Paragraf 7. Działanie na szkodę przemysłu, transportu, handlu, obiegu pieniężnego i spółdzielczości. W latach 30. ten paragraf ostro poszedł w ruch i zdobył popularność wśród mas pod uproszczoną i zrozumiałą powszechnie nazwą szkodnictwa. Rzeczywiście wszystkie dziedziny wymienione w paragrafie 7 co dzień ponosiły jakieś widoczne i nie dające się ukryć szkody. Ktoś tu więc chyba był winien. Przez wieki nasz lud tworzył i budował, a zawsze rzetelnie, nawet gdy harował na panów. O żadnym szkodnictwie nie było nawet słychu od czasów samego Ruryka. I oto, gdy po raz pierwszy cały dostatek znalazł się w rękach ludu, setki tysięcy najlepszych jego synów z niewiadomych powodów zabrało się do szkodnictwa. Szkodnictwo w rolnictwie nie było w tym paragrafie uwzględnione, ponieważ jednak bez niego nie sposób było wyjaśnić rozsądnie, czemu pola zarastają chwastami, zbiory maleją, a maszyny łamią się. Więc dialektyczne wyczucie kazało wprowadzić także to pojęcie. Paragraf 8. Terror. Nie ów terror, który miał uzasadnić i uprawnić sowiecki kodeks karny. Terror rozumiany był bardzo, a bardzo szeroko. Nie uważano za terror teraz rzucania bomb pod karety gubernatorów. Za to na przykład nabicie pyska osobistemu wrogowi, jeśli okazywał się aktywistą partyjnym, komsomolskim albo milicyjnym, już oznaczało terror. Tym bardziej zabójstwo aktywisty. Nigdy nie uznawane było za równe zabójstwu zwykłego obywatela. Zresztą to samo rozróżnienie istnieje już w kodeksie Hammurabiego w XVIII wieku przed naszą erą. Jeśli jakiś mąż zabił kochanka żony i okazywało się, że kochanek był bezpartyjny, no to mąż miał szczęście, dostawał artykuł 136, był przestępcą pospolitym, elementem socjalnie bliskim i mógł paradować po obozie bez konwoju. Jeśli zaś kochanek był partyjny, to mąż stawał się wrogiem ludu na podstawie artykułu 158 łamane przez 8. Jeszcze ważniejsze rozszerzenie wykładni można było uzyskać przez zastosowanie paragrafu 8 w rozumieniu wspomnianego już artykułu 19, to znaczy w sensie przypuszczalnego zamiaru. Nie tylko bezpośrednia groźba przy kiosku z piwem, no poczekaj tylko, skierowana pod adresem aktywisty, ale również głośna uwaga zapalczywej przekupki z rynku, ach, żeby go pokręciło, kwalifikowana była jako TZ, terrorystyczne zamiary, i dawała podstawy do stosowania artykułu z całą surowością. Brzmi to jak gruba przesada, trąci farsą. Ale nie my byliśmy autorami tej farsy. Myśmy z takimi ludźmi siedzieli. 9. paragraf. Zniszczenie albo uszkodzenie drogą wysadzenia w powietrze albo podpalenia dla celów kontrrewolucyjnych, to już nieodzowne, zwane w skrócie dywersją. Poszerzenie wykładni polegało na tym, że cele kontrrewolucyjne delikwentowi były imputowane. Śledczy już lepiej wiedział, co się dzieje w świadomości przestępcy. A jakaś ludzka nieostrożność, omyłka, wszelkie niepowodzenie w pracy, fiasko produkcyjne,
nie mogło być darowane. Uważane było za dywersję. Ale żaden paragraf artykułu 58 nie był interpretowany tak szeroko i z tak